Społeczeństwo tak wybrało, to trzeba tak uszanować. No to nie ma o czym rozmawiać. Cieszę się tylko z jednego powodu, że uważam, że ten mój okres był całkiem dobrym okresem w samorządzie Dzierżgonia. No cóż, następcom trzeba życzyć, żeby im się udało jeszcze więcej zrobić. To myślę dla naszych mieszkańców. I szanuję to. Jest okej. Okay. Co dalej będzie robił Kazimierz Szewczun? Kazimierz Szewczun na dzień dzisiejszy jeszcze nie wie, co będzie robił. Nie? To jest... Powiem tak, to każdego taka sytuacja może zaskoczyć. Kazimierz Szewczun no, będzie jakoś musiał sobie poradzić. To powiem tak, uważam, że jak ktoś chce bardzo pracować, to będzie pracował. Nie? Nie sądzę, żeby ktoś chciał skorzystać z doświadczenia mojego. Uważam, że chyba takich sugestii czy jakichś takich wystąpień nie będzie w moim kierunku. Czyli uważam, że na jakiś czas powinienem się chyba odsunąć od samorządu, bo z tego, co wczoraj się stało, to domniemam, że społeczeństwo jest mną zmęczone. Czyli uważam, no niech odpocznie społeczeństwo, niech inni ta zmiana, która idzie, niech to będzie zmianą na dobre tego wszystkim. Życzę mieszkańcom również. Nie? Ale przy okazji, jak jest to, serdecznie chcę podziękować tej części mieszkańców, którzy na mnie głosowali. Uważam, że należą się słowa podziękowania. Myślę, że ich nie zawiodłem nigdy. I dziękuję raz jeszcze. Jak pan ocenił kampanię wyborczą? Powiem tak, nie chcę tego oceniać. Nie jest to w mojej filozofii. Uważam, że takie kampanie nie powinny być. To jest moje zdanie. Nie chcę tego oceniać. Bo to może być odbierane w dzisiejszym dniu, że mam o coś jakąś tam żart, pretensję. Nie. To chyba nie o to chodzi. Nie. Ja myślę, że to mieszkańcy zweryfikują. Ja nie muszę. Mamy, w mojej ocenie, mamy dużo bardzo dobrych ludzi, którzy potrafią pewne rzeczy zauważyć, docenić. I ja wierzę w mieszkańców. Mieszkańcy, myślę, że ocenią to za 4 lata na pewno. TV Regionalna 24.pl TV Malbork TV Sztum TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.